Słuchajcie, tym autobusem jechałem, wchodząc w jednych drzwiach silnych, środkowych, znaczy się dwoje kontrolerów, Murzynka i Murzyn. Murzyn się zapytał o bilet, mówię, nie mam, mówię, jestem bezdomny. I proszę Państwa, z przodu też dwoje siedziało. Mówię, jestem bezdomny, mówię, jadę się najeść. Słuchajcie, to jest moja walka z tym systemem, który mnie tu bardzo zniewolił i okradł, bo firmy mi nie powypłacały 100 tysięcy euro. 90 ponad, no 100 tysięcy, a setki aby były, to do dzisiaj ho, ho, ho. I słuchajcie, tak trzeba z nimi walczyć. Nic innego nie jestem w stanie zrobić. To chociaż swoją niechęć wyrażę. Chociaż kurde, w ten sposób się przeciwstawię systemowi francuskiemu. Niech płacą lenno za to, że pookradali mnie, jak firmę miałem. Za te mandaty, które są, a prawo takie mają, że z ulic wam po 7 dniach ściągają samochody. Znaku nazastawiają, zobaczcie, tyle tych płotków, nie płotków. Tutaj też, zobaczcie, wszędzie tylko płotki, zakazy, nie zakazy, nakazy. Jak tak można żyć w takich krajach, gdzie ciągle tylko, proszę Państwa, zakaz, nakaz. Sroty, groty, pierdoty, jak to mój ojciec mówi. Sroty, groty, pierdoty. No, słuchajcie, no i idziemy do biblioteki. Mógłbym na nogach iść, ale w tych butkach mi się fajnie chodzi, wiecie? Super się chodzi. Znalezione, niekradzione, wyprane, wyczyszczone. Idę do biblioteki. Ludzie biorą samochody, opaskują tak. No, może po wypadku, może ktoś nie chce, żeby mu okradli, czy szyby wybili. Raczej jest po wypadku, tak po wypadku jest, widzę. Tu widać już to. Po kafej się widziało. No i idę. Zobaczę, czy biblioteka otwarta, ale już widzę, że jest zamknięta. Od 15 dopiero to wejdę teraz do Czerwonego Krzyża, wykąpię się. Potem pojadę tam do tego kościoła, tam gdzie byłem. Na komputerze w ogóle nie działał komputer. Jeszcze Portugalia. Emanuela, czy jak jest Emani, jak na nim mówią tam. Jak dzisiaj do mnie z pyskiem, kurde, że... To są ludzie zakompleksioni, słuchajcie. To są ludzie zakompleksieni, jak najdalej, z dala od nich po prostu uwolnić się z tego chce i się uwolni niedługo. Dzisiaj się zlot Indian zaczyna. Organizator kazał mi przyjechać. Ale wiecie, ranoresy, szyny, masandra i przydupasy pewnie mnie by stamtąd wygonili. Czyli kto mi pokryje za koszty podróży, ale może pojadę. Jeszcze może pojadę, może jeszcze w połowę chociaż. Jak nie, to im... Ale to nieważne, nie będę mówił, co zamierzam. Na razie o kawie.